Dzień dobry, witam, film weryfikacyjny, tutaj Opla Astry. Tutaj widzimy, że są skądś liczne wycieki. Tu patrzymy dokładnie i tutaj. Tak naprawdę zalecamy wymianę najpierw, znaczy najpierw mycie silnika i dopiero sprawdzenia po jakimś czasie, skąd to dokładnie się leje. Kolejnym punktem są tarcze z przodu, które są skorodowane, co zresztą widzimy, i mają liczne odbarwienia. Oprócz tego, jest w okolicach 50% klocka. Oprócz tego, tutaj będziemy widzieć w tym momencie, jak wahacze będą się poruszać. O, idealnie to w tym momencie widać. Tak naprawdę te tuleje są do wymiany. Widzimy, w jakim stanie jest cały wahacz, także zalecamy wymianę całego wahacza. Tutaj do tego nam jeszcze dochodzi tutaj, Kuba, zobacz, ta tuleja. Z tej strony, nie. Czy tam będzie widać? O, widać idealnie. Widać, jak mocno jest spękana. Ale tu zobacz. Poduszka tu jest, silnika. Tu jest pęknięte. Przednia. O, w tym momencie to widać. Tak naprawdę ona się kwalifikuje do wymiany. Tak samo analogicznie mamy z drugiej strony. Tamto to była prawa strona, to jest lewa strona. Widzimy, jak mocno się rusza ten wahacz. On tak się nie powinien ruszać. Tarcze dokładnie tak samo, mają liczne przebarwienia. Ponadto tutaj również z tyłu tuleje welki tylniej. Widzimy dokładnie, co się z nimi w tym momencie dzieje. One są do wymiany. One mają bardzo duży luz. To była lewa, teraz będzie prawa strona. Dokładnie to samo się dzieje. Tutaj również, jeśli chodzi o problemy z tym ręcznym, to tutaj mechanizm wewnątrz widzimy, jak nie wraca do końca. Nawet. Nie wraca do końca i tutaj jak się pokręci kołem, to on łapie dopiero, jak mocno się zaciągnie ten ręczny. Nie ma reakcji w ogóle. Nie ma kompletnie reakcji w tym momencie, więc mechanizm w środku zacisku jest uszkodzony, więc cały zacisk trzeba wymienić. Tutaj również widzimy stan tarcz. Dokładnie w tym momencie to widać i te tarcze się kwalifikują do wymiany. Są mocno skorodowane. Mają ranty. Klocka jest w okolicach 30-40%. Dziękuję.